Rozpoczęcie sezonu 2006 na stadionie Edwarda Jancarza. Przed nami niezwykle atrakcyjny pojedynek Stal Gorzów kontra Intar Ostrów. Oba kluby chcą znaleźć się w pierwszej czwórce. Czy tak się stanie? Zobaczymy w sierpniu. Dziś mecz bardzo ciekawy, bowiem ekipa gości do Gorzowa przyjechała w bardzo mocnym składem. Z numerem pierwszym zobaczymy Tomasza Jędrzejaka, znakomity krajowy zawodnik, który już w poprzednim sezonie zazwyczaj zdobywał ponad 10 punktów. Numer jeden to Tomasz Jędrzejak. Z numerem drugim Anglik, który startował także w barwach Stali Gorzów, Joe Screen. Z numerem trzecim zobaczymy Mariusza Węgrzyka, kolejny krajowy zawodnik, ale zawodnik, który także potrafi w każdym meczu zdobyć ponad 10 punktów. Z numerem czwartym zobaczymy Matieja Feriana, Słoweniec, który także należy do europejskiej, a nawet światowej czołówki. Z numerem piątym Mikael Max, znany pod poprzednim nazwiskiem Mikael Carlson. Z numerem szóstym młodzieżowiec Marcin Liberski i z numerem siódmym kolejny młodzieżowiec Sebastian Bruchheiser. Z numerem ósmym rezerwowym będzie Michał Szczepaniak, także znakomity zawodnik Intaru Ostrów, tak więc bardzo silna obsada zawodnicza Intaru Ostrów. Trenerem jest Jan Grabowski, natomiast ekipa Stali Gorzów to trener oczywiście Stanisław Chomski. Z numerem dziewiątym kapitan zespołu Piotr Paluch. Z numerem dziesiątym to już zawodnicy zagraniczni, dzisiaj ich będzie aż czterech. Dawid Rut, numer 10, numer 11 Jonas Kilmakorpi, numer 12 Daniel Nermark, z numerem 13 Niklas Klimberg, z numerem 14 Kamil Brzozowski, numer 15 Andrzej Głuchy i z numerem 16 Michał Rajkowski. To skład ekipy Stali Gorzów. Za chwilę inauguracyjny wyścig młodzieżowy, w którym zobaczymy Brzozowskiego, Liberskiego, Głuchego oraz Bruchheisera. Przy taśmie startowej zameldował się już Marcin Liberski. Jest także Sebastian Bruchheiser, Andrzej Głuchy. Czekamy na Kamila Brzozowskiego. To obsada inauguracyjnego wyścigu. Mamy drugi zestaw, czyli zawodnicy ustawiają się w odwrotnej kolejności. Na torze pierwszym Marcin Liberski w kasku żółtym. Na torze drugim w kasku czerwonym Kamil Brzozowski. Tor trzeci, kask biały, to Sebastian Bruchheiser. I tor czwarty przy samej bandzie, kask niebieski, to Andrzej Głuchy. Wyścig młodzieżowców. Cała czwórka już stoi nieruchomo przy taśmie startowej. Ręce kierownika uniesione i popatrzmy, jak wystartują gorzowianie. Znakomicie Kamil Brzozowski, jeszcze lepiej Andrzej Głuchy i gorzowianie obejmują prowadzenie 5-1. Trzeci jest Liberski, a stawkę zamyka Sebastian Bruchheiser. Znakomity start gorzowian i oni prowadzą, choć cały czas atakowany jest Kamil Brzozowski. Do przodu nieco odjechał Andrzej Głuchy, nic się nie zmienia, gorzowianie jadą po pewne zwycięstwo, 5-1 teraz. Na drugą pozycję, na trzecią pozycję przesunął się Sebastian Bruchheiser. Marcin Liberski spadł na czwarte miejsce, ale to nas tak bardzo nie interesuje, bowiem na dwóch czołowych miejscach jadą gorzowianie. Andrzej Głuchy, tuż za nim Kamil Brzozowski. Tak, za chwilę zakończy się trzecie okrążenie, rozpocznie czwarte w dalszym ciągu na prowadzeniu gorzowianie. Trzeci jest Sebastian Bruchheiser, a czwarty Marcin Liberski. Ostatni łuk, ostatnia prosta, no i duże brawa dla młodzieżowców Stali Gorzów, także wielka radość na trybunach stadionu Edwarda Jancarza. Gorzowianie wygrywają 5-1, 3 punkty, Andrzej Głuchy 2, Kamil Brzozowski 1 punkt. Wywalczył Sebastian Bruchheiser, bez punktu Marcin Liberski. Gorzowianie wygrywają 5-1. I mam nadzieję, zaczynają się prawdziwe emocje, bowiem już na linii startu ustawiają się seniorzy, a tych seniorów dzisiaj mamy w tym meczu znakomitych. Piotr Paluch, Dawid Rut, Jonas Kilmakorpi, Daniel Nermark, Niklas Klimberg ze strony Stali Gorzów, ze strony Intaru, Tomasz Jędrzejak, Joe Screen, Mariusz Węgrzyk, Matiej Ferian, Mikael Max. Wyścig drugi. Od krawężnika w kasku czerwonym Piotr Paluch, następnie w kasku żółtym Tomasz Jędrzejak,
kaskę niebieski David Ruth i kaskę biały przy bandzie Joe Screen. Piotr Paluch, David Ruth. Ta dwójka reprezentuje ekipę Stali Gorzów. W kasku czerwonym Piotr Paluch, w kasku niebieskim David Ruth. I goście to kask żółty Tomasz Jędrzejak, kask biały Joe Screen. Przy taśmie jest już Piotr Paluch, jest Joe Screen w tym charakterystycznym biało-czarnym stroju. W takich samych barwach jest jego motocykl. Na moment odjechał jeszcze Tomasz Jędrzejak, ale za chwilę cała czwórka ustawi się nieruchomo i popatrzymy, jak potoczą się losy wyścigu drugiego. Paluch, Jędrzejak, Ruth, Screen. Taśma w górze. Znakomicie tym razem Tomasz Jędrzejak, ale wypchnięty na zewnętrzną Joe Screen i gorzowianie na dwóch kolejnych pozycjach. Prowadzi Jędrzejak, ale David Ruth już minął Piotra Palucha i teraz zabiera się za Tomasza Jędrzejaka. Napędza się tam po zewnętrznej. Jednak jest przed Tomaszem Jędrzejakiem, ale błąd Piotra Palucha wykorzystuje Joe Screen i on jest na trzeciej pozycji, ale znakomita postawa Davida Rutha. On zdecydowanie prowadzi. Drugi jest Tomasz Jędrzejak, trzeci Joe Screen, a stawkę zamyka Piotr Paluch. Tomasz Jędrzejak nie rezygnuje, próbuje dobrać się do skóry Davida Rutha, a Piotr Paluch goni Joe Screena. Nic się jednak na razie nie zmienia, choć Piotr Paluch cały czas próbuje doścignąć Anglika. A prowadzi David Ruth. Tomasz Jędrzejak drugi, trzeci Joe Screen, a czwarty Piotr Paluch. No szkoda, bowiem bardzo nieudany występ Piotra Palucha w Gnieźnie. Teraz niezbyt dobrze zaczyna pojedynek w Gorzowie, a zwycięża David Ruth. Duże brawa dla tego zawodnika. W tym sezonie reprezentuje barwy Stali Gorzów. Drugi Tomasz Jędrzejak, trzeci Joe Screen, czwarty Piotr Paluch. 3-3 i stan meczu 8-4. Przed nami już wyścig trzeci i kolejne wielkie emocje, bowiem na linii już ustawiają się Jonas Kilmakorpi, Daniel Nermark ze strony Stali Gorzów. W kasku czerwonym Kilmakorpi, w kasku niebieskim Nermark. I goście to Mariusz Węgrzyk w kasku żółtym oraz w kasku białym Słoweniec Matiej Ferjan. Od krawężnika Mariusz Węgrzyk, Jonas Kilmakorpi, Matiej Ferjan, Daniel Nermark. Cała czwórka już przy taśmie startowej. Ciekawi jesteśmy postawi Jonasa Kilmakorpiego. Poprzedni niezbyt udany występ w Gnieźnie, ale miejmy nadzieję, że tu zaprezentuje się co najmniej tak jak na torach Ligi Angielskiej. Węgrzyk, Kilmakorpi, Ferjan, Nermark. Taśma w górze, to najlepiej. Jednak Węgrzyk, choć atakuje go Kilmakorpi, a przy krawężniku próbuje wedrzeć się tam Ferjan. Znakomity wyścig, przetasowania, ale na prowadzeniu goście. Matej Ferjan, drugi Mariusz Węgrzyk, który próbuje zablokować Jonasa Kilmakorpiego. Gorzowianie na trzecim i czwartym miejscu, ale myślę, że do końca nasi zawodnicy będą walczyć z Mariuszem Węgrzykiem, a na prowadzeniu Matiej Ferjan. Drugi Mariusz Węgrzyk atakowany przez Kilmakorpiego. Teraz Kilmakorpi napędza się na prostej i czy będzie przed Mariuszem Węgrzykiem? Tak, wyprzedza zawodnika Intaru Ostrów, ale niestety na czwartej pozycji jedzie Daniel Nermark. Kilmakorpi jest już drugi, Węgrzyk spadł na trzecią pozycję. No i trzeba już stwierdzić, że ta liga będzie bardzo ciekawa. W każdym wyścigu jadą zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie zdobywali ponad 10 punktów, tak jak teraz. Znakomity wyścig, 4-2 wygrana gości, bowiem 3 punkty zdobył Matiej Ferry, 2 punkty Jonas Kilmakorpi, 1 Mariusz Węgrzyk, bez punktu Daniel Nermark, 2-4 i stan tego pojedynku to 10-8 dla Stali Gorzów. Wyścig czwarty od krawężnika Niklas Klimberg, Stal Gorzów, na torze drugim w kasku żółtym Michael Max, na torze trzecim w kasku niebieskim Andrzej Głuchy
i tor czwarty, kask biały, Sebastian Bruchheiser to obsada wyścigu czwartego. Jest też szansa w tym wyścigu na zwycięstwo, ale Niklas Klimberg musiałby uporać się z Michaelem Maxem, natomiast Andrzej Głuchy musiałby po raz kolejny pokonać Sebastiana Bruchheisera. Poprzedni wyścig Andrzeja Głuchego znakomity, 3 punkty w pokonanym polu pozostawił Brzozowskiego, Bruchheisera oraz Liberskiego. Natomiast Michael Max oraz Niklas Klimberg po raz pierwszy wyjechali w tym meczu na tor. No i także jesteśmy ciekawi ich postawy na stadionie Edwarda Jancarza. Niklas Klimberg od krawężnika, kask czerwony, kask żółty Michael Max, kask niebieski Andrzej Głuchy i kask biały Sebastian Bruchheiser. Cała czwórka już stoi nieruchomo, ręce kierownika uniesione i popatrzmy na wyścig czwarty. Znakomicie Michael Max, on obejmuje prowadzenie, później gorzowianie Andrzej Głuchy oraz Niklas Klimberg, choć gorzowianie zbliżają się do Maxa, Andrzej Głuchy po zewnętrznej, ale Michael Max odpiera ten atak, teraz Andrzej Głuchy kontruje i jest na pierwszej pozycji. Znakomita akcja Andrzeja Głuchego, a teraz Niklas Klimberg także wyprzedza Michaela Maxa. Znakomita postawa młodzieżowca Stali Gorzów. A w jego ślady poszedł także Niklas Klimberg i gorzowianie w tym wyścigu prowadzą 5-1. Andrzej Głuchy na prowadzeniu, dość niespodziewanie. Drugi Niklas Klimberg, trzeci Michael Max, a stawkę zamyka Sebastian Bruchheiser. Znakomita postawa gorzowian na tym pierwszym okrążeniu. Andrzej Głuchy zaatakował po zewnętrznej, później ściął do krawężnika. No i to przyniosło efekt w postaci prowadzenia w tym wyścigu. Ostatni łuk, ostatnia prosta i po raz kolejny wielki aplauz na trybunach. 3 punkty Andrzej Głuchy, 2. Niklas Klimberg, 1. Michael Max bez punktu, Sebastian Bruchheiser. Gorzowianie wygrywają 5-1 i stan tego pojedynku po 4 wyścigach to 15-9 na korzyść Stali Gorzów. Przed nami już wyścig piąty, jedna zmiana w miejsce Daniela Nermarka, który w poprzednim wyścigu nie zdobył żadnego punktu. Michał Rajkowski, a skład tego wyścigu uzupełnią Tomasz Jędrzejak, Jonas Kilmakorpi oraz Joss Green. I tak, od krawężnika w kasku żółtym Tomasz Jędrzejak, do tej pory 2 punkty na torze drugim. Michał Rajkowski, na torze trzecim Joss Green, do tej pory 1 punkt i na torze czwartym w kasku czerwonym Jonas Kilmakorpi, do tej pory 2 punkty zdobyte w wyścigu trzecim, wtedy przegrał tylko z Matejem Ferjanem. Cała czwórka już przy taśmie startowej, Jędrzejak, Rajkowski, Screen, Kilmakorpi. Już ręce kierownika uniesione. Znakomicie tym razem Jonas Kilmakorpi, ale jeszcze lepiej Tomasz Jędrzejak, on na prowadzeniu. Na 2 kolejnych pozycjach gorzowianie, choć teraz bardzo blisko wyprzedzenia rywala był Michał Rajkowski, a teraz upada Tomasz Jędrzejak, w niego jeszcze wpadł Jonas Kilmakorpi. Na pewno z tego wyścigu będzie wykluczony Tomasz Jędrzejak, ale teraz najważniejsze jest to, aby Tomasz Jędrzejak o własnych siłach wstał, no i mógł uczestniczyć w kolejnych wyścigach. Wyścig przerwany, no i oczywiście miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Chyba zawodnik o własnych siłach wstanie i za chwilę powtórka wyścigu piątego. Powtórka wyścigu piątego, oczywiście nie ma Tomasza Jędrzejaka, który był sprawcą zatrzymania tego biegu, ale na szczęście nic się nie stało, jest już oficjalna decyzja lekarza. Tomasz Jędrzejak jest zdolny do dalszej jazdy, czyli zobaczymy go w kolejnych wyścigach. Teraz powtórka, 3-osobowy skład. Na torze drugim Michał Rajkowski w kasku niebieskim, kask biały tor, trzeci to Joss Green i w kasku czerwonym na torze czwartym Jonas Kilmakorpi.
Znakomicie tym razem Josh Green, on obejmuje prowadzenie, atakuje po zewnętrznej Kilma Korpi przy krawężniku Michał Rajkowski, ale Josh Green utrzymuje się na pierwszej pozycji, choć atakuje go teraz po zewnętrznej Jonas Kilmar Korpis, wędził trochę do rejazdu Kilma Korpi, ale w dalszym ciągu Josh Green na prowadzeniu, choć cały czas Kilma Korpi atakuje, jest bardzo blisko, ale niestety daleko z tyłu jedzie Michał Rajkowski. Kolejny atak Jonasa Kilma Korpiego i jest już przed Josh Greenem. Znakomita szarża naszego zawodnika, ale teraz odpowiedź Josh Greena nie na tyle dobra, aby wyprzedzić Jonasa Kilma Korpiego. On prowadzi, Josh Green drugi. Odkręca jeszcze mocniej manetkę gazu, jest bardzo blisko, tuż za kołem Jonasa Kilma Korpiego, a nie liczy się w tym wyścigu Michał Rajkowski. Ostatni łuk, za chwilę ostatnia prosta, Josh Green napędza się, ale ostatecznie zwycięża Jonas Kilma Korpi, dla niego 3 punkty, 2, Josh Green 1, Michał Rajkowski, gorzowianie w tym biegu wygrywają 4-2 i stan tego pojedynku to 19-11 na korzyść Stali Gorzów. Wyścig szósty, bardzo trudny dla gorzowian, bowiem ze strony gości pojadą Mariusz Węgrzyk oraz Matiej Ferian. Ta para wygrała już dzisiaj, trzeci wyścig 4-2, wtedy zwyciężył Ferian, drugi był Kilma Korpi, trzeci Węgrzyk, czwarty Nermark, a teraz wyścig szósty. Mariusz Węgrzyk, Matiej Ferian zmierzą się z Kamilem Brzozowskim oraz Niklasem Klinbergiem. Kamil Brzozowski do tej pory 2 punkty, Niklas Klinberg także 2 punkty. No, myślę, że będzie to kolejny ciekawy wyścig, ale bardzo trudny dla gorzowian. Od krawężnika w kasku niebieskim Brzozowski, w kasku żółtym Węgrzyk, tor trzeci, kask czerwony Niklas Klinberg i na torze czwartym w kasku białym Matiej Ferian, który popisał się znakomitym startem w wyścigu trzecim, nie dał szans rywalom, zdobył pewnie 3 punkty. Jak będzie teraz, przekonamy się za chwilę. Brzozowski, Węgrzyk, Klinberg, Ferian. Jeszcze czekamy na Niklasa Klinberga, który teraz dopiero podjechał do taśmy startowej. Matiej Ferian jeszcze musi podjechać nieco do taśmy. Ręce kierownika już uniesione. Taśma w górze, kto najlepiej? Tym razem goście. Węgrzyk, tuż za nim Klinberg, ale po zewnętrznej atakuje Matiej Ferian, a teraz Klinberg. Znakomita akcja tego zawodnika i czy wypchnie Węgrzyka? Nie. Ale jest w dalszym ciągu, nie. Spadł na trzecią pozycję, próbuje walczyć z Ferianem. Nie liczy się w tej stawce Kamil Brzozowski, a Klinberg napędza się po zewnętrznej. Na prowadzeniu Węgrzyk, tuż za nim Matiej Ferian. Stawkę zamyka Kamil Brzozowski. Mówiłem, że będzie to bardzo trudny wyścig dla gorzowian, ale ja jeszcze wierzę w Niklasa Klinberga, który cały czas próbuje doścignąć Feriana. Ma bardzo szybki motocykl, ale na tych łukach nieco odjeżdża mu Matiej Ferian. Tak kończy się trzecie okrążenie, rozpoczyna czwarte. Węgrzyk, tuż za nim Matiej Ferian, trzeci Niklas Klinberg, a czwarty Kamil Brzozowski. Ostatnia prosta i tym razem podwójne zwycięstwo ekipy gości. 3 punkty Węgrzyk, 2 Ferian, 1 Klinberg, bez punktu Brzozowski, 1-5 i stan meczu to 20-16 na korzyść Stali Gorzów. Wyścig siódmy, powoli do taśmy startowej podjeżdża Mikael Max. On pojedzie z toru pierwszego w kasku żółtym. Obok niego po prawej stronie w kasku czerwonym Piotr Paluch. Na torze trzecim w kasku białym Marcin Liberski, młodzieżowiec ekipy Intaru. I na torze czwartym w kasku niebieskim David Rudd. Poprzedni wyścig znakomity i pewne 3 punkty, jak będzie teraz. Taśma w górze, znakomicie David Rudd i Piotr Paluch. Gorzowianie obejmują prowadzenie. Choć teraz Mikael Max atakuje Piotra Palucha, ale nasz zawodnik utrzymuje się na drugiej pozycji, a zdecydowanie prowadzi David Rudd. Znakomita postawa tego zawodnika w tym spotkaniu. Piotr Paluch odpiera ataki Mikaela Maxa. David Rudd jedzie po kolejne 3 punkty. Piotr Paluch na miejscu drugim. Trzeci Mikael Max, a stawkę zamyka Marcin Liberski.
Nic się nie zmienia, tak zawodnicy zakończyli drugie okrążenie, rozpoczęli trzecie. Zdecydowane prowadzenie Davida Ruda. Za nim Piotr Paluch, około 20 metrów straty ma Michael Max, a stawkę zamyka Marcin Liberski. Nic się nie zmienia. Ostatni łuk, ostatnia prosta i mamy podwójne zwycięstwo Stali Gorzów. 3 punkty David Ruth, 2 Piotr Paluch, 1 Michael Max. Bez punktu Marcin Liberski, 5-1 i stan tego pojedynku po 7 wyścigach to prowadzenie gorzowian 25-17. Wyścig 8, tu mamy dwie zmiany w ekipie gości. W miejsce Josh Greena pojedzie Michał Szczepaniak. On ustawia się na to, że przy samym krawężniku w kasku białym. I zmiana także w ekipie Stali Gorzów w miejsce Kamila Brzozowskiego, który do tej pory zdobył 2 punkty w 2 startach. Andrzej Głuchy, który w 2 startach zdobył komplet 6 punktów. I pełna obsada wyścigu 8 to Michał Szczepaniak w kasku białym, w kasku czerwonym Niklas Klimberg, w kasku żółtym Tomasz Jędrzejak i w kasku niebieskim Andrzej Głuchy. Jeszcze na moment odjechał Tomasz Jędrzejak. A już przygotowani do startu Szczepaniak, Klimberg oraz Głuchy. Teraz cała czwórka podjeżdża do taśmy startowej i za chwilę wyścig 8. Prowadzimy 25-17. Cała czwórka już nieruchomo ustawiona przy taśmie startowej. Taśma w górze, Jędrzejak. Znakomity start, Klimberg także znakomicie. Walka tam na łokcie, ale ostatecznie z przodu Jędrzejak, a teraz dojeżdża do niego jeszcze Michał Szczepaniak. Nie, Klimberg kontratakuje i jest na drugiej pozycji, a prowadzi Tomasz Jędrzejak, a po zewnętrznej wychodzi na prowadzenie Andrzej Głuchy. Nie, jednak jeszcze nie, ale znakomita jazda także Andrzeja Głuchego. Z tyłu Michał Szczepaniak, a prowadzi Tomasz Jędrzejak. Druga pozycja Andrzej Głuchy, trzeci Niklas Klimberg. Choć Klimberga teraz atakuje Michał Szczepaniak. Andrzej Głuchy, kolejny atak, nieudany, ale Niklas Klimberg tam przedziera się pod Tomasza Jędrzejaka. Bardzo ładny wyścig, teraz atakują gorzowianie przy krawężniku i od zewnętrznej. Jednak utrzymuje pierwszą pozycję Mariusz Węgrzyk. Jest Andrzej Głuchy, wypycha Tomasza Jędrzejaka i korzysta z tego Niklas Klimberg. Znakomita postawa gorzowian. No fantastycznie jadą dzisiaj nasi zawodnicy, choć teraz Jędrzejak odzyskuje prowadzenie, ale no myślę, że na takie wyścigi warto przychodzić na stadion Edwarda Jancarza. Przepiękny wyścig, bardzo ładna walka. Tomasz Jędrzejak na drugiej pozycji, na trzeciej gorzowianie i czwarte Michał Szczepaniak, ale myślę, że fantastyczny wyścig. Dawno nie oglądałem takiego tu na stadionie Edwarda Jancarza. 3 punkty zdobywa w tym wyścigu Tomasz Jędrzejak, 2 punkty Niklas Klimberg, 1 Andrzej Głuchy, bez punktu Michał Szczepaniak, 3-3 i stan tego pojedynku 28-20. To już wyścig 9, no i myślę, że kolejne wielkie emocje, bowiem ze strony gości najsilniejsza para Matiej Ferjan, Mariusz Węgrzyk. Do tej pory Ferjan 5 punktów, Mariusz Węgrzyk 4 w ekipie gospodarzy. David Ruth komplet 6 punktów jak na razie oraz Piotr Paluch do tej pory 2 punkty. I pełna obsada tego wyścigu to w kasku niebieskim David Ruth, kask biały Matiej Ferjan, kask czerwony Piotr Paluch i kask żółty Mariusz Węgrzyk. Bardzo ciekawa obsada tego wyścigu, prowadzimy 28-20, no i myślę, że w tym biegu na pewno emocji nie zabraknie. Cała czwórka już wolno podjeżdża do taśmy startowej. David Ruth do tej pory nie przegrał. On ustawił się przy samym krawężniku w kasku niebieskim. Przy samej bandzie Węgrzyk. Taśma w górze i kto najlepiej? Jednak Mariusz Węgrzyk.
David Ruth zamknięty przez Ferjana, a teraz zbliżył się na moment do zawodnika Interu Ostrów, ale w dalszym ciągu na czele dwóch zawodników gości. Mariusz Węgrzyk, tuż za nim Matiej Ferjan. Piotr Paluch próbuje wmieszać się w to wszystko, atakuje po zewnętrzne i jest już przed Ferjanem. Dobiera się do Mariusza Węgrzyka, znakomita postawa teraz kapitana zespołu Stali Gorzów. Piotr Paluch ściga Mariusza Węgrzyka, a David Ruth jest cały czas na czwartej pozycji, ale próbuje doścignąć Matieja Ferjana. Teraz Piotr Paluch zabiera się za Mariusza Węgrzyka. Mariusz Węgrzyk nieco blokuje zawodnika Stali Gorzów, wykorzystuje to Matiej Ferjan. Nie, jednak Piotr Paluch w dalszym ciągu na pozycji drugiej. Matej Ferjan po zewnętrznej. Węgrzyk próbuje zablokować Piotra Palucha. No i jakie potoczą się losy tego wyścigu? Matiej Ferjan po zewnętrznej, jednak Piotr Paluch drugi. Zwycięża Mariusz Węgrzyk, 2 punkty dla Piotra Palucha, 1 Matiej Ferjan, bez punktu tym razem David Ruth, ale tak jak już mówiłem wcześniej, tu mogło się wszystko zdarzyć, tu każdy z tych zawodników mógł wygrać, a więc 4-2 dla gości, 3 punkty zdobywa Mariusz Węgrzyk, 2 Piotr Paluch, 1 Matiej Ferjan, bez punktu David Ruth, 2-4 i stan tego pojedynku to 30-24. Wyścig 10, 2 zmiany w miejsce Liberskiego Sebastian Bruchheiser i rezerwa taktyczna w miejsce Michaela Maxa Tomasz Jędrzejak. I pełna obsada wyścigu 10 to od krawężnika w kasku czerwonym Jonas Kilmakorpi w kasku białym na torze drugim Sebastian Bruchheiser, w kasku niebieskim Daniel Nermark i w kasku żółtym Tomasz Jędrzejak. Jeszcze jakieś uwagi Kilmakorpiego do Daniela Nermarka? No zobaczymy, jak gorzowianie rozegrają ten wyścig. Tomasz Jędrzejak do tej pory 5 punktów w 3 startach, ale raz był wykluczony, czyli znakomity dorobek tego zawodnika. Kilmakorpi 5 punktów. Daniel Nermark jak na razie bez punktu. Taśma w górze. I kto najlepiej? Tomasz Jędrzejak. Tomasz Jędrzejak na prowadzeniu. Dalej Jonas Kilmakorpi oraz Daniel Nermark. A znakomicie wystartował Tomasz Jędrzejak, choć teraz próbuje doścignąć go Jonas Kilmakorpi, a Daniel Nermark niestety spada na 4. pozycję. Choć teraz odzyskuje tylko na moment, w dalszym ciągu Daniel Nermark na 4. pozycji, a Jonas Kilmakorpi nie może dobrać się do skóry Tomasza Jędrzejaka. Troszeczkę asekuracyjnie w tym meczu jeździ Daniel Nermark, dał się wyprzeć, ale Jonas Kilmakorpi, znakomita akcja i teraz już nasz zawodnik jedzie na prowadzeniu, a Daniel Nermark próbuje zabrać się za Liberskiego. Jednak w dalszym ciągu jedzie na 4. pozycji. Prowadzi Jonas Kilmakorpi, który zdołał wyprzedzić Tomasza Jędrzejaka. Ostatni łuk, ostatnia prosta i zwycięstwo Jonasa Kilmakorpiego. 3 punkty dla niego, duże brawa. 2 Tomasz Jędrzejak, 1 punkt Sebastian Bruchheiser, bez punktu Daniel Nermark. W tym wyścigu mamy remis 3-3 i stan tego pojedynku to prowadzenie gorzowian 33-27. Wyścig 11, no i nie ma wyścigów, gdzie nie zapowiadają się emocje, bowiem w tej gonitwie także po raz kolejny najsilniejsza para ekipy gości Matiej Ferjan, Mariusz Węgrzyk, przeciw nim staną Piotr Paluch oraz Andrzej Głuchy, który w tym wyścigu zastępuje Kamila Brzozowskiego. Matiej Ferjan do tej pory uzbierał 7 punktów, natomiast w ekipie gorzowskiej Kamil Brzozowski, Andrzej Głuchy do tej pory 7 punktów, natomiast Piotr Paluch do tej pory 2 punkty. Cała czwórka już powoli ustawia się przy taśmie startowej. Od krawężnika w kasku białym Matiej Ferjan, Andrzej Głuchy, Mariusz Węgrzyk i Piotr Paluch. Popatrzmy. Na
niesamowicie po raz kolejny. Goście Matiej Ferian, Mariusz Węgrzyk po zewnętrznej gorzowianie, Piotr Paluch oraz Andrzej Guchy, ale znakomity po raz kolejny start Mariusza Węgrzyka oraz Matieja Feriana. Gorzowianie daleko, teraz upada Andrzej Guchy, wyścig będzie przerwany i za chwilę powtórka w trzyosobowym wyścigu już bez udziału Andrzeja Guchego, który wstał o własnych siłach. No i oczywiście na pewno będzie kontynuował swoją jazdę w kolejnych wyścigach. Bieg przerwany, za chwilę powtórka w trzyosobowym składzie. Powtórka wyścigu 11 już bez Andrzeja Guchego. Matiej Ferian, Mariusz Węgrzyk, Piotr Paluch. Taśma w górze, po raz kolejny znakomity start gości, choć teraz bliżej jest Piotr Paluch, atakuje po zewnętrznej, jest blisko Feriana, ale cały czas na prowadzeniu para gości. Teraz Piotr Paluch bardzo odważnie pomiędzy dwóch zawodników Intaru Ostrów, ale w dalszym ciągu utrzymują się oni na prowadzeniu. Bardzo ładna jazda parą Matieja Feriana i Mariusza Węgrzyka. Piotr Paluch ma już stratę około 10-12 metrów. Teraz nieco zbliżył się, ale jedzie tym samym torem jazdy co zawodnicy Intaru Ostrów. No i będzie bardzo trudno odrobić tę stratę do jadącego na trzeciej pozycji, na drugiej pozycji Mariusza Węgrzyka. A prowadzi zdecydowanie Matiej Ferian. Mariusz Węgrzyk, coraz bliżej niego jest Piotr Paluch. Teraz próbuje atakować po zewnętrznej i przy krawężniku jakiś defekt motocykla ma Mariusz Węgrzyk. Ostatni łuk, zwycięstwo Feriana, drugi Piotr Paluch. Dopiero teraz do mety dojeżdża Mariusz Węgrzyk, któremu zdefektował motocykl. 4-2 dla gości, 3 punkty Matiej Ferian, 2 Piotr Paluch, 1 Mariusz Węgrzyk. 2 punkty dopisujemy gorzowianą, 35-31 prowadzenie Stali Gorzów nad Intarem Ostrów. Wyścig 12 i mamy tu dwie zmiany w ekipie gości za Marcina Liberskiego, Sebastian Bruchheiser. Do tej pory 2 punkty tego zawodnika i w miejsce Daniela Nermarka, który chyba na tym torze w Gorzowie dzisiaj nie czuje się zbyt dobrze, bez punktu Michał Rajkowski. Pełna obsada to w kasku niebieskim Michał Rajkowski, kask biały Sebastian Bruchheiser, kask czerwony Jonas Kilmakorpi i przy samej bandzie w kasku żółtym ustawi się Tomasz Jędrzejak. Prowadzimy różnicą 4 punktów, 35-31. Wyścig 12. Już przy taśmie startowej jest Jonas Kilmakorpi. Znakomity występ tego zawodnika w tym meczu. Do tej pory 8 punktów w 3 startach. Tomasz Jędrzejak do tej pory 7 punktów w 4 startach, ale przypomnę, że z jednego wyścigu został wykluczony. Już cała czwórka ustawiona nieruchomo przy taśmie startowej. Ręce kierownika uniesione. Taśma w górze, Jonas Kilmakorpi, Michał Rajkowski. Znakomity start gorzowian, choć po orbicie tam atakuje Tomasz Jędrzejak, ale zamyka go Jonas Kilmakorpi. Nie, tylko na chwilę. Tomasz Jędrzejak napędza się, spogląda teraz Michał Rajkowski, gdzie jest jego rywal. Tomasz Jędrzejak, znakomity atak i wyprzedza także Michała Rajkowskiego, ale Jonas Kilmakorpi atakuje. Michał Rajkowski tam zakopał się pod samą bandą, spadł na czwartą pozycję, a Jonas Kilmakorpi toczy bój z Tomaszem Jędrzejakiem. Kolejny znakomity wyścig na stadionie Edwarda Jancarza. Michał Rajkowski cały czas jedzie na czwartej pozycji, choć popisał się znakomitym startem. Później został wypchnięty przez Tomasza Jędrzejaka. A Jonas Kilmakorpi jedzie cały czas śladem Tomasza Jędrzejaka. Próbuje atakować po zewnętrznej, teraz przy krawężniku zbliża się do zawodnika Intaru Ostrów, ale to już ostatni łuk, ostatnia prosta i kto będzie pierwszy? Jednak Tomasz Jędrzejak, a upada tam jeszcze na ostatnim łuku Michał Rajkowski, czyli gorzowianie w tym wyścigu przegrywają. Pierwszy na mecie Tomasz Jędrzejak, dla niego 2 punkty dla Jonasa Kilmakorpiego, 1 Sebastian Bruchheiser, bez punktu Michał Rajkowski.
2-4 dla ekipy gości w tym wyścigu i stan meczu to 37-35. Ta przewaga zmalała Stali Gorzów do 2 punktów. To już wyścig 13, ostatni regulaminowy, później 2 nominowane, tylko 2 punkty przewagi Stali Gorzów. A zobaczymy w tym wyścigu od krawężnika w kasku białym Josh Green, w kasku niebieskim David Root, w kasku żółtym za Michaela Maxa Michał Szczepaniak i w kasku czerwonym przy samej bandzie Niklas Klimberg. To obsada wyścigu 13. Przy taśmie startowej są już gorzowianie David Root oraz Niklas Klimberg. Czekamy, aż podjadą goście. Teraz oni to uczynili, a cofnął się na momenty David Root. Bardzo ważny wyścig dla gorzowian, ale na szczęście po naszej stronie David Root oraz Niklas Klimberg, którzy dzisiaj jeżdżą dość dobrze. Jeszcze na moment odjechał Niklas Klimberg i teraz już cała czwórka stoi nieruchomo. Ręce kierownika uniesione, Screen, Root, Szczepaniak, Klimberg, taśma w górze. Znakomicie Josh Green. On wysunął się na prowadzenie. Na drugiej pozycji jedzie David Root, choć teraz wyprzedził go Michał Szczepaniak, a Klimberg wyprzedza Davida Roota. Goście prowadzą w tym wyścigu 5-1. Dość niespodziewanie. Gorzowianie ruszyli w pogoń, ale na prowadzeniu Anglik Josh Green, tuż za nim Michał Szczepaniak. No dość sensacyjne rozstrzygnięcie w tym wyścigu. Liczyłem na dobrą postawę Davida Roota oraz Niklasa Klimberga, a tu na prowadzeniu goście Michał Szczepaniak oraz Josh Green. Tak kończy się trzecie okrążenie, rozpoczyna czwarte. Znakomity start gości, no i nie pozwolili oni gorzowianom na większą niż jednopunktową zdobycz w tym wyścigu. Zwycięża Josh Green, drugi Michał Szczepaniak, trzeci David Root, czwarty Niklas Klimberg, 1-5 i stan tego pojedynku to 38-40, prowadzenie Intaru Ostrów. Przed nami dwa ostatnie wyścigi nominowane, które rozstrzygną o losach tego spotkania. Wyścig 14. Przegrywamy 2 punktami, 38-40, a obsada tego wyścigu to ze strony Stali Gorzów Piotr Paluch, kask czerwony, kask niebieski, Niklas Klimberg. Ekipa gości reprezentowana w tym biegu jest przez Mariusza Węgrzyka oraz Josh Greena. Kask żółty to Mariusz Węgrzyk, kask biały Josh Green. Bardzo ważny wyścig dla gorzowian. Jeśli marzymy o zwycięstwie w tym meczu, w tym wyścigu, nie możemy przegrać. Paluch szuka tam najlepszej kolejny do startu w tym meczu. Do tej pory 6 punktów. Niklas Klimberg do tej pory 5, w ekipie gości Mariusz Węgrzyk 8, natomiast Josh Green 6. Cała czwórka już przy taśmie startowej, choć jeszcze jak najlepszego miejsca do startu szuka Niklas Klimberg. To samo robi teraz Mariusz Węgrzyk. Przedłuża się rozpoczęcie tego wyścigu. 15 sekund pozostało do rozpoczęcia tego biegu. Paluch, Węgrzyk, Klimberg, Screen. Jeszcze kierownik startu miał jakieś uwagi do Węgrzyka. Cała czwórka stoi nieruchomo, taśma w górze. Mariusz Węgrzyk, Josh Green, choć teraz Josh Green wypychany przez Klimberga, ale utrzymuje się na trzeciej pozycji. Teraz przechodzi na drugą. Znakomicie finiszują w tym meczu rywale. Na prowadzeniu Mariusz Węgrzyk, na drugiej pozycji Josh Green, trzeci Piotr Paluch, a stawkę zamyka Niklas Klimberg. Nic się nie dzieje w tym wyścigu. Jadą zawodnicy Gęsiego. Zdecydowanie z przodu Mariusz Węgrzyk. Tuż za nim Josh Green. Trzeci Piotr Paluch. I czwarty, nieliczący się już w tym wyścigu, Niklas Klimberg. Tak kończy się trzecie okrążenie, rozpoczyna czwarte.
nieco posmutnieli kibice zgromadzeni na stadionie Edwarda Jancarza, bo w tym momencie Intar Ostrów zapewnia sobie zwycięstwo nad Stalą Gorzów. Zwycięża Mariusz Węgrzyk, dla niego 3 punkty, Joe Screen 2 punkty, 1 Piotr Paluch, Niklas Klimberg bez punktu, 1-5 i stan tego pojedynku to 39-45. To już ostatni, 15 wyścig, 45-39 prowadzi Intar Ostrów. No i oczywiście tu już się nic nie wydarzy. Gorzowianie mogą nieco zniwelować rozmiary porażki od krawężnika. Tomasz Jędrzejak, Jonas Kilmakorpi, Matej Ferian, Dawid Rut. Do tej pory Tomasz Jędrzejak 10 punktów, Matej Ferian 9, to oczywiście goście. I ze strony gospodarzy David Rut 7, Jonas Kilmakorpi 10. Cała czwórka powoli ustawia się przy taśmie startowej. Ostatni, 15 wyścig inauguracyjnego meczu na stadionie Edwarda Jancarza. No i niestety po dwóch kolejkach gorzowianie mają na koncie dwie porażki. Ze startem Gniezno, teraz z Intarem Ostrów. No i sytuacja oczywiście nie jest za ciekawa, bowiem o tą czwórkę będzie w tym sezonie bardzo trudno. Kierownik startu już ponagla zawodników. Jędrzejak, Kilmakorpi, Ferian, Rut. Już cała czwórka przy taśmie startowej. Ręce kierownika uniesione i popatrzmy, 15 wyścig. Czy będą jakieś wykluczenia? Okazuje się, że taśmy dotknął Jonas Kilmakorpi. Zostaje z tego wyścigu wykluczony. I za chwilę przy taśmie startowej ustawi się już tylko trzech zawodników. Tomasz Jędrzejak, David Rut oraz Matiej Ferian. Powtórka startu wyścigu 15. Taśma w górze. David Rut próbuje walczyć z rywalami, ale wypchnięty tam na zewnętrzną. A na czele w kasku żółtym Tomasz Jędrzejak, obok niego Matiej Ferian. David Rut na pozycji trzeciej. Tak kończy się pierwsze okrążenie. Rozpoczyna drugie na prowadzeniu zawodnicy Intaru Ostrów. Matiej Ferian, obok niego Mariusz Węgrzyk. Tak kończy się trzecie okrążenie, rozpoczyna czwarte. Za chwilę ostatni łuk, ostatnia prosta. I w tym momencie kończy się ten wyścig. Goście wygrywają 5-1. No i końcowy wynik tego spotkania to 50-40 na korzyść Intaru Ostrów. W tym ostatnim 15 wyścigu Tomasz Jędrzejak zdobył 3 punkty, Matiej Ferian 2, David Rut 1. Przypomnę, Stal Gorzów w inauguracyjnym meczu na własnym torze przegrała z Intarem Lazur Ostrów 40-50.